Siema, kochani, jest godzina 3:22. Normalni ludzie o tej godzinie to śpią, a nienormalni jadą na ryby. Tak, tak, kochani, dzisiaj postanowiliśmy razem z Jackiem i Przemkiem właśnie, bo będą na mnie czekać, wyrazili chęć łowienia ze mną. Dzisiaj po prostu odpuszczamy spławiki, odpuszczamy grunty, fidery, metody, waglery. Dzisiaj tak trochę jakby powiedzieć odpocząć od tych technik połowu i na pontonie pospinningujemy. A jedziemy nad jezioro jezuickie, potocznie Chmielami. Jest to duży akwen, jak co niektórzy wiedzą. Także jest co tam obławiać. No na co dzisiaj ja z Przemkiem będę pontonem, Jacek bardziej z brzegu. No ja co liczymy z Przemkiem? No przede wszystkim o konie i szczupaki. Może i trafić się sandbacz. Ale ogólnie to typowo o konie i szczupaki. Też pod takie przynęty pod takie ryby wziąłem. Także kochani, pogoda jest fajna. Widać, że tak jakby trochę lekko parno. Nie wieje, nie pada. Dobra pogoda na drapieżnika. Dobrze kochani, no ja jadę, a my będziemy się widzieć nad jeziorkiem. Hejka! No hejka, hejka, moi kochani, witamy was, ja i Przemek, Jacek nie dojechał, z tafli jeziora jezuickiego, o grubej szłowi, o... Także, moi kochani, tak jak widzicie, jak już mówiłem na wstępie, dzisiaj jesteśmy na drapieżnika, dzisiaj obłowimy ten akwen z pontonu. Oczywiście Przemek jest ustawiony, ma dwie wędki, jedną grubiej, czyli szczupak sandacz i jedną zapałą, swoją zapałeczkę, czyli okonki. O, wzdręgi. Wszechobecne to z tego co widzimy. A ja mam wash and go, czyli jedna wędka na wszystko. Co wpadnie, to będzie. Także kochani, zapraszamy was na weekendowe łowienie. Nazywam się Tomasz Guzek,
a tam jest Przemysł Gutowski, Gutkowski. Zapraszamy Was na weekendowe łowienie. Hejka! Teraz przemaz właśnie ładnego okątka. O, zdjęcia. Tak, ładnie. No śliczny ten okonek, no śliczny. Kochani, mam i ja, no nie może takiego rozmiarów jak przemaz, ale taka dziewiętnastka jest. Tu przypłynąłem za echo, bo tutaj ładnie widziałem, że stoją rybki, dlatego przypłynąłem. Także kochani, widzieliśmy. No dobra, przyznam się, to Przemek mnie tutaj zaproponował, żeby podpłynąć pod most i dziś widzę, że kurde, ludzie, o, widzę, że o, takie okonki. Przemek dostał. A co, wyciągłeś go? No, także postoimy, tu trochę porzucamy. Jest o dobrze. No kochani, przemaz, jak tam widzicie, z tyłu dłubię te okonki. A za to, że przyjechał grubsiu, to? No krzyknij. Czas na kawę. O, widzieliście. Czas na kawkę. We'll be right back.
pięknie, ale w tempo zaciąłem, no chłopie, kuźwa. Chłopie. O. Tacy kochani, dzisiaj sobie połowimy. Szukaliśmy, nic nie znaleźliśmy większego. Tu stoją, będzie łapać. Pięknie. Ty. Ja. Ciepły. No a tak ślupaka, kochani, był, zobaczcie. Było osiągnięte i upierdził mi ogonek. Nie ogon. Ja. Dobra. To jedziemy tą co było to większe. Mijamy na taką.
No nic, moi drodzy, żeśmy z tamtego miejsca, gdzie stały okonki, wypłynęli, bo przestały kompletnie żerować. Tam parę ładnych dostałem, oczywiście Przemas też dostał, troszkę większe, ja tam ma paproszka, Przemek tam ma te ketechy swoje. No i co, no Przemas tam jeszcze próbuje w Sinach, ja tutaj stanąłem na głębi, bo już mi się nie chce pływać, echo mi się rozładowało. No Przemas chyba zaraz będzie spływał. Ja jeszcze ciupkę zostanę, zobaczymy, może coś z głębi tutaj strzeli, chociaż wątpię, ale próbować zawsze trzeba. Także moi kochani, no jest fajno, bo jakieś tam wyniki okonków są. Co prawda bardzo liczyłem na supaka, ale niestety no nie tym razem. Dobrze kochani, no to mówimy dalej. No nic, moi drodzy, Przemek już poszedł, ja tutaj trochę jeszcze potroluję, już mi się nie chce rzucać do pomostu i z powrotem i się też będę powoli zwijał. No jak nie wiem, jakiś student, no, echo znowu zadziałało. No ale tutaj widać, że odczyty są kiepskie, bo nic, zero ryb pokazuje. Także moi drodzy kochani, jeszcze tylko popłyniemy tam do pomostu, który żeście widzieli, co żeśmy stanęli i z powrotem i kończymy wtedy na dzisiaj. Your head burn. Think of me in the depths of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling. Będę kończył, właśnie spłynąłem, no niestety z trollingu nic mi się też nie udało. No co, no co mogę dzisiaj podsumować? No fajno się dzisiaj pływało. Taka odskocznia od spławika gruntu. No co, no dostało się tam tych parę okątków. Nie ma rewelacji, liczyłem na szczupaka, ale mi się nie udało. No i tyle kochani, no na jesień, mam nadzieję, że na jesień będzie ze szczupakiem tutaj lepiej. Dobrze kochani, no to kończymy na dzisiaj. Rybki gdzieś tam są, jakiś fajny Przemek złapał, widzieliście moje też. I co, widzimy się za tydzień. A za tydzień planuję na zwykłą teleskopówę, na wagnetka, na balatonie. Także hejka, trzymajcie się, pozdrawiam.